przygotowany. Poranek na pustyni Mojave. Obudziło nas słoneczko dość wcześnie, przed siódmą. No i jest przyjemnie. Jest godzina 8:20, a jest nie wiem ile stopni, bo nam źle wskazuje termometr, ale na oko jest gorąco. Jest cieplej niż było do tej pory. No i dzisiaj eksploracja pustynna, ale przed tym co? Przed tym należy zjeść śniadanie z dobrze zbalansowaną dietą. O! Jest. Teraz jest dobrze zbalansowana. Robię jeszcze jedno ujęcie dla potomnych, tak zwane. Ale tak, może to być czysty zbieg okoliczności, że akurat tutaj coś odnowili, coś zrobili, dali na przykład nowy to palenisko, bo wygląda na mało używane. I z racji tego właśnie nie ma tu żadnych śmieci, że może akurat tu posprzątali, wybudowali może nowe kibelki. A może tak to jest w takich miejscach, gdzie mało ludzi dojeżdża, gdzie nie płaci się $25 albo 35 i nie ma bieżącej wody, bo się tu przyjeżdża tylko z własnymi jakby zapasami. Kibelek to jest wszystko, na co można liczyć z wygód, ale jest tu najczyściej. Jak do tej pory byliśmy, no widać, że to nie jest stare, bo musiało to być odnowione. Nie będę otwierał, bo to jest po prostu kompostowa ubikacja. To jest papier toaletowy nawet, dezynfekcja. I nie ma ani grama śmieci dookoła. Ludzie, którzy tam stoją, trzy inne auta. W nocy nie było słychać ani żadnych odgłosów, ani muzyki. Ani głosów, niczego. Każdy tu przyjeżdża. Każdy, jak znowu, może to jest przypadek, że akurat nam się tak trafiło, ale każdy tu chyba przyjeżdża właśnie docenić to. I to jest argument za tym, że takie kempingi są najlepsze. Wystarczy się przygotować do tego, wziąć sobie więcej zapasów, więcej wody. Tu można wziąć prysznic pod gołym niebem, cokolwiek, i nie płacąc żadnej opłaty mamy warunki, które są moim zdaniem lepsze niż na takich przeciętnych kempingach, gdzie właśnie w weekend trafimy na imprezowiczów. Jest dużo ludzi, którzy tam permanentnie koczują. Ale tu była taka cisza, to też nie wiem, czy jest akurat zasadą, czy wyjątkiem dla tej pustyni, ale nie było ani trochę wiatru w nocy. Dawno nie słyszałem takiej ciszy. Ostatnio na Islandii chyba, jak przestawał wiatr wiać, to słychać było swoje bicie serca. I te gwiazdy tutaj, i to wszystko. Tak jakby, moim zdaniem, najlepszy kemping do tej pory. My mamy taki plan, żeby i tak jechać teraz do Vegas. Więc nie będziemy tu zostawać, zwłaszcza, że jest 9:00 i robi się tu gorąco. Także wychodzenie na te odpuszczamy. Byliśmy już na takich wydmach i jakbym miał jakiś ze sobą snowboard, czy deskę surfingową, czy cokolwiek do zjazdu, to bym się jeszcze pokusił, ale łażenie po tym
Wiem, z czym się wiąże, a jak jest gorąco, to z niczym przyjemnym. Spadamy, ale jakbyśmy mieli inne jakieś plany, to bym tu chętnie został na drugą noc. Ja też. Cały dzień tak jakby nic nie robić w tej no, ciszy. Tylko moim zdaniem trzeba by mieć dużo wody i jakiś cień sobie zorganizować, no. Bo tutaj w słońcu będzie za chwilę właśnie milion stopni. A cień też by było łatwo sobie zorganizować, jakby się o tym wcześniej pomyślało, bo no. Mamy jakąś płachtę, jakieś trzeba by zrobić konstrukcję i... Nie przypominam sobie takiego... Myślę, że Mojave może być jeszcze Chupacabra. O, co tu stoi na środku? Co to jest? Przepełniony camping. Machają, już nie machają. Nie, już nie machają. W ogóle zauważyłem, że przez tą pustynię idzie całkiem sporo drutów energetycznych właśnie. Bo tutaj wzdłuż drogi, tu teraz w poprzek jakieś stare drewniane, a tam gdzie staliśmy na kempingu były dość duże metalowe. Pobudowali tutaj w poprzek wzdłuż i wszędzie jakąś infrastrukturę. Przez Mojave jedzie też kolej. Przejechaliśmy właśnie przez jakieś tory. Tutaj jest taki coś jakby dworzec. I wygląda to jak oaza na Saharze. Tutaj co kawałek, co jakieś kilkaset metrów jest taki rów, jak tutaj. Ta droga idzie w dół i w górę i wydaje mi się, że tędy spływa woda po dużych opadach deszczu, bo tory kolejowe nawet, które lecą równolegle obok, w tych miejscach są na takich małych jakby no, mostkach czy wiaduktach. Także jesteśmy na Mojave, bo pojechaliśmy bardziej na północ od Los Angeles, a była opcja jechać przez Joshua Tree National Park, ale właśnie tam byśmy ominęli inne rzeczy, więc zdecydowaliśmy tędy i nie żałujemy, bo tu też są te Joshua Tree. Nie wiem dokładnie, jaka jest polska nazwa. To są takie juki, które przyrastają po prostu takie kolczaste liście jak tu. No mam nadzieję, że w ogóle to jest ta prawdziwa Joshua Tree. Bo widzieliśmy też takie trochę z większymi liśćmi tej juki. Nie wiem, czy to jest inny gatunek, czy po prostu tam jest na przykład taka. To są chyba jedyne drzewa, albo coś na kształt drzewa, przynajmniej z nazwy, które tutaj rosną na pustyni. Ta na przykład ma dużo większe te liście. No i ładnie wygląda taki krajobraz. Ta miejscówka Joshua Tree jest właśnie znana z tych drzew w tym parku narodowym, a tutaj mamy taką namiastkę. A tu jakiś kaktusik mały. Wszystko tu jest kolczaste, drapiące, szorstkie, nieprzyjazne. Tu takie kolczaste jakieś krzaki. Pustynne. Znowu jakiś super intensywny zapach. Nie wiem czemu te pustynne właśnie krzewy często pachną tak intensywnie. Tu jakaś trawa taka różowa. Wbrew pozorom bardzo jest ta pustynia Mojave bardzo mocno porośnięta przez różnego rodzaju roślinność. Nie chcę się tu zagłębiać za bardzo, bo tu mamy takiego wielkiego kaktusa. Na razie taki wielki, a może znajdziemy jakieś większe po drodze.
Dobra. Nevada. Jesteśmy w Kalifornii, jesteśmy w Nevadzie. Resort. I jedziemy dalej do Las Vegas. Pierwsza atrakcja na wjeździe do Las Vegas. Kolorowe kamienie. Jak można było się domyśleć, to jest taka atrakcja dla zrobienia atrakcji. Ale oprócz tego, że jest to tylko atrakcja, jest to oczywiście dzieło sztuki z Nevada Museum. Mi się wydaje, że to jest zapowiedź całego tego Las Vegas. Po prostu zrobić coś kolorowego, dużego pośrodku niczego i tak jakby skłonić ludzi, żeby sobie robili przy tym zdjęcia i się z tego cieszyli. Chyba tak będzie wyglądał nasz cały obiekt. Nie no, fajna farba. Dobra farba, ale tu już coś odtryskuje. Od strony słońca wygląda lepiej. Dobra, no też trzeba fotę cyknąć. Dobra, pierwsza atrakcja Las Vegas. Zatrzymaliśmy się pod sklepem, który wita nas takim napisem. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba o to, że ludzie, którzy uprawiają te hobby, się przechwalają i coś takiego nas wita w środku. Nie jestem fanem polowań, ale to jest taka Ameryka w pigułce chyba. Sklep dla miłośników polowania. Sklep wygląda lepiej niż muzea niektóre. Nie wiem, czy cokolwiek tu jest prawdziwe, bo to trochę wygląda z plastiku, ale chociaż te wypchane głowy mogą być prawdziwe. Widzisz te ryby tam? Odlewy tych wszystkich. Zatrzymaliśmy się tu, żeby
zwiedzić większe akwarium, ale to dopiero za chwilę. A tutaj, wow, jaka panoramiczna szyba. Jacie, jesiotr. To jest jesiotr. Taki jak u Michaela był. Po wizycie w takim sklepie to ja już się czuję tak, bym nie musiał iść w góry ani... Tutaj woda, szelest wodospadu, rekiny, wszystko. Ale nie, no dobra, gaszę kamerę i muszę się nad czymś tu skupić. Proszę bardzo. Ale jajca. Ja tu wchodzę, ja dodam. Ale jajca. Właśnie widać, jak dwóch nurków tam układa dekoracje na Halloween. Chodź tu, ziomeczku. Jezus Maria. Mi się wydaje, że one nas obserwują. Co nie? One widzą. Ewidentnie patrzą. A tu jest Nemo. O. Co? Tak, już tu, już mnie wzywa hazard. Zaparkowali pod znakiem. Naprzeciwko lotniska. A to taki mały znak. A ja myślę, że to będzie takie wielkie. Także tak to wygląda. Pod znaczkiem Hollywood było troszkę luźniej, ale podobnie było pod sekwoją. Trzeba sobie radzić. Nie będziemy stać w kolejce. Patrzcie w kamerę. Nie. No wytnie się. Tu mam.
mamy Fabulous Las Vegas. Welcome. Wjeżdżamy. Jezus Maria, patrz co tu jest, jest tak, to jest wszystko. To jest wieża Eiffla. Była tam gdzieś, to jest Statua Wolności. Empire State. Ale czy tam widać te wejść, czy to są takie makiety? Podjechaliśmy pod hotel, już nie kręciłem. I co, nie wjechaliśmy na parking, bo mamy skrzynię dachową. Skrzynia wystaje, a tutaj było maksymalnie 6,7 stopy. Także musimy parkować gdzieś outside. No dobra. Myślałem, że wylądujemy w czymś takim jak tu za siatką. Czy jakiś tani motel, ale Jagoda zabukowała taki spoko hotel, tylko że autko nam się nie zmieściło do tej podziemnej wiaty, nie no, przez wiatr nie przejechało do tego właśnie garażu. Stoimy na takim klepisku w towarzystwie jakichś wielkich pick-upów, ale mamy żabkę zaraz obok, czyli 7-Eleven, także jest dobrze. Bierzemy parę najpotrzebniejszych rzeczy i idziemy się zameldować.
No, a to jest nasz hotelik. Z jakąś wieżą. Pod napisem Las Vegas. Także ten. Idę szukać jagody. Pewnie gra w pokera. Dokładnie jak we filmach. Dobrze, proszę. Spotykamy się w lobby. Spodziewałem się, że tak to wygląda w tych hotelach, ale nie spodziewałem się, że my wylądujemy w takim. Jakoś tak. Musisz się self-checkinować? No, mogę spróbować. To jak chcesz, może lepiej skorzystać z człowieka. To dobra, to ja nie kręcę na chwilę. To jakby nie wiem co robimy, tylko klikamy guziki. I co? Jest tu nasze piętro? No. Wow. Szkoda, że nie nagramy. Przechodziliśmy przez te stoły wszystkie. To jest szybko strasznie tu wjechało. Zaraz pójdziemy. 14 pięter? Już? Ho. Jesteśmy. Ha! Ha! Identyczny pokój jak w Kulangacie. Nie, bo tam się wchodziło z drugiej strony. No to jesteśmy. Wyjechaliśmy. A co tu będzie? No nie wiem, trzeba zapalić. Tu nie ma światła. Śmieszne jest to uczucie, że się nie wie, która jest godzina, co nie? Wydaje się, że jest noc. Czy kość mi rzuca chyba? Jest to popularne, zauważyłem. Słyszałeś ten dźwięk monet wypadających? To dźwięk świeżo drukowanych pieniędzy. Dobra. Co, wracamy tu w nocy? Noc na pewno. Tymczasem idziemy zwiedzać starówkę Las Vegas. Czyli nasz hotel z tą wielką wieżą. Oferuje też te usługi, co tutaj ten chapel. Możemy się hajtnąć. My idziemy dalej w jakieś slumsy, czyli na starówkę. Mam nadzieję, że wrócimy z tej starówki. No, downtown tam widzę z daleka, że pokazuje, że strippers. Mam takie tam atrakcje. Szerokie ulice. I co, zawracamy? Idziemy. Takie atrakcje tu są. Można iść na nauki przedślubne. Albo sobie zrobić tu szybki wesela, szybki ślub. Cyk, cyk. I następny.
stoją limuzyny zaparkowane. Chodzi, tutaj światła świecą, fajnie to wygląda. Dzielnica Wlarcia. Będziemy mieć jakieś 5 km, jak nie 7 z powrotem. Lubi wakacje takie na deptaku z muzyczką, z restauracjami, z atrakcjami, to jest lepiej niż nad morzem. Nie czuję, czemu to nie jest nad morzem. Dlaczego nie ma morza? Powinien coś wykopać, zalać wodą. O, tu jest. Lekki zapach chloru się unosi. O, i tu można se wejść? Fajnie. Proszę bardzo. Weź se zakupy zrobić. Oh my god. To jest taki ma... Uff. Kilometry w nogach. Jutro tu jest też wszystko. First ever. Można jeszcze bilety kupić? No co ty. Także dochodzimy do wielkiej kuli, która z daleka robiła wrażenie świetliste, a z bliska troszkę takie piksele się ukazują. Ale jeszcze nie, jeszcze kawałek. O, wyłania się kula. Skill. Nowa atrakcja Las Vegas. Dopiero od jutra czynne przedstawienia. Nie wiadomo, o co chodzi tam, ale... Weszliśmy do celu, jak to wygląda. Bluzki na teraz.
ostatnie procenty na baterii. Już prawie, prawie noc, a tu coraz jaśniej. Coraz bardziej kolorowo. Może jeszcze coś nagram zaraz. Tu jest nawet Wenecja. A to jest to, ta wieża też jest z Włoch, z jakiegoś miasta znana, nie? Widać ten piękny, piękne dzieło architektury włoskiej. Ten most nad kanałami weneckimi. Nie doszliśmy do wieży Eiffla i Statuły Wolności, bo i tak jesteśmy gdzieś dopiero w Rzymie, nie w Rzymie, w Wenecji. Także tam. Jutro za dnia idziemy na Manhattan. High five. Chcemy do cyrku zagrać na tym, na tradycyjne końce. O. Przygotowane. Ale podczas piątka wybieramy. No dobra. Ile to jest? Jedziemy dalej. Aj. Było blisko. Dupa. Dupa. Co robimy z kartą? Nie wiem, lecz to nie mamy. No, nie można. Może na maszynę obok. Śmiesznie jest w pustej sali. W pustej sali nic nie słychać. Tylko muzyka gra. Co tam, tędy się da wyjść? O, tutaj pewnie byśmy wygrali. No more bets. Thank you. The winning number is 7. Red on. Jak uda na niskie stawki. Ja zawsze na niskie stawki. A ty tu się nie ciągnie za tą... Można chyba. No to dobra. Cztery kredyty, tak?
One. Ale tak w pustej sali właśnie byłoby fajnie rozjebać 319 tysięcy. Chyba musisz zaatować na przykład 4 linie albo 5 linii, żeby ten jackpot tak tutaj ci się wyświetlił. A tu jest ten Seagull. Zabytki świata starożytnego. Mgiełka na jeziorze. Na nich rzeczy powietrza niektóre mają coś takiego, nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest jakiś inny efekt. Przynajmniej ładnie tu pachnie. Tu są karpie. Jakie cuda. Ojej, musimy przejść. Ale tu trzeba by było być porobionym, żeby nie zauważyć takiej plastikowej tandety. Wchodzimy do wspomnień mojej młodości. Knajpa, gdzie podają krewetki Baba Gump. Już widziałem te knajpy gdzieś po drodze. Ktoś dobrze zainwestował. Ma chyba prawa do wszystkich gadżetów. Chcesz mnie? Dobra. Dobra, tak. No tak, bo im tu nie sprzedałem tylko krewetek. Także, no
pewno dobrze sprzedają te wspomnienia i marzenia. A czy dobrze krewetki sprzedają, to się nie dowiem, bo jakoś nie mam smaka na robaka. Weszliśmy do sklepu Coca-Coli. A jak wiadomo, od coli to się w głowie czasem... O, proszę, Coca-Cola naklejki. Ale dla fanów Coca-Coli. No. Tu jeszcze spoko, ale... Oprócz coli są M&M'sy. To nie jest LAPD, chociaż mogłoby się tak wydawać. Tu mamy lwa. No i ta cała statua. Czy mi się myli, wieża Eiffla ze Statuą Wolności? I don't miss any of the action, so you'll just have to let me know if anything exciting is happening. We'll stop the song and we'll turn around and watch the replay. You just sat down. Everything we're playing is a request. Everything we played last time was a request, so if there's something you want to hear, just come up to the front and yell at us and let us know. If we know it, we'll pull it out. We have no idea what to do on stage or in life unless you tell us. But first, AC/DC. Done.
Czekautowali się i odjeżdżamy z hotelu Strat, który miał się nazywać Start, ale im się pomyliło. Tu jest jeszcze. Właśnie.
stare downtown. Ciekawe, jak ewoluowało i to wszystko w dużej ulicy. Skręcamy. Bye, Las Vegas. Welcome, desert. On the road again.